Po rocznej przerwie do Śmigla wrócił bardzo oczekiwany konwój świętego Mikołaja. Tym razem zmieniła się jednak sceneria. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w amfiteatrze przy Śmigielskim Centrum Kultury. Zanim jednak zebranym zaprezentowały się postacie z bajek, o atmosferę świąt zadbali uczniowie ze szkół z gminy Śmigiel, a także zespół pieśni i tańca Żeńcy Wielkopolscy. Na bożonarodzeniowym jarmarku nie mogło zabraknąć tradycyjnych stoisk z rękodziełem, wyrobami garmażeryjnymi i świątecznymi ozdobami. Łącznie na jarmarku zaprezentowało się około 20 wystawców, u których kupić można było świąteczne ozdoby czy prezenty. Główną gwiazdą wieczoru był jednak konwój świętego Mikołaja, który tradycyjnie już witały tłumy. Mikołajowi towarzyszyła 30-osobowa kraina bajek. Najważniejszym punktem dnia była parada, która rozpoczęła część animacyjną imprezy. Kolorowy konwój zamykał święty Mikołaj we własnej osobie w towarzystwie burmistrz Śmigla Małgorzaty Adamczak, która przeobraziła się w panią Mikołajową. Po raz pierwszy do Śmigla przyleciała prawdziwa sowa, która pełniła dyżur przy domku świętego Mikołaja. Organizatorem wydarzenia byli gmina Śmigiel oraz Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko. Wsparcie organizacyjne zapewnili Centrum Kultury w Śmiglu, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu oraz OSP Śmigiel. Przy wigilijnym stole i przy melodii poet ludziom naprawdę niewiele potrzeba, by innym uchylić nieba. Ludziom naprawdę niewiele potrzeba, by innym uchylić nieba. I ten sobie śpiewie. Życzenia mają moc, tę wigilijną noc. Życzenia mają moc.